Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dark Walton i zaczynamy kolejny odcinek serii Let's Play Seadox Twitchy Zone Flying with Jolly Roger. Słuchajcie, tak pamiętacie, w ostatnim odcinku troszeczkę dobiliśmy i powiem wam, że nagrywam to po raz drugi, dlatego że kurwa, coś się okazuje, że mam problemy z transportem do Mosquito Coast. Kto nie pamięta, to jest przy Blue Weld, znam zawsze Blue Wind. No i powiem wprost, panowie, że jestem zmuszony troszeczkę tam dłużej, żeby mnie zajęło, żeby spróbować tam dojechać. Bo w ciągu 5 dni, mijając kontrowiatr, mi trochę komplikuje, więc jak tylko tam dojadę, bo mam w ciągu 5, po prostu do was się pojawię, po prostu inaczej ja nie zdążę, więc trochę mnie to zajmie, więc zaraz wrócę, jak tylko tam dojadę. Zaraz wracam. Okej, jestem, dopłynąłem w ciągu 3 dni, musiałem niestety zrobić to na manualu, bo inaczej bym nigdy nie zdążył na czas. No i tutaj mamy takie kilka okrętów, które będziemy musieli się pobawić, jak widzimy te boaty plus naszym prawdziwym nieprzyjacielem Cantavaro. Ale zanim my będziemy walczyć, to sprawdzić do fikunku. No właśnie, dobrze pamiętam, że nie mam muszkietu, bo nam zdjęli go. Więc od razu wejdziemy sobie do kabiny i od razu go sobie założymy i zmienimy broń. Bo to jest chujowa to, co mam tak prawdziwie. Użymy sobie Broadsword. Aquabusu nie chcę używać, bo to jest bez sensu. Więc od razu sobie zmienimy. Okej, Broadsword i musket. Okej. No i oczywiście teraz musimy popłynąć do naszego nieprzyjaciela Cantavaro, czy jak mu chuj się tam nazywa. No, już prawie do niego dojeżdżamy. No i po prostu trzeba będzie mu wejść do kabiny. No już do nas strzela frajer. Więc trzeba będzie zaraz szybciej do niego dopłynąć i po prostu wejść mu na abordaż. No chodź, do wujka Darka. Okej, 5-5, to jest naprawdę bardzo ładna prędkość. Widzicie tutaj, Mainfang do takiej rzeczy spróbuje się wspaniale, nawet napłynięcie na manualu w ciągu tych kilka dni. O, patrzcie na jego te, jakie ma kolory. A, już mi wali w załogę bydle. Chcesz się bawić? No, jak widzicie, mnie trochę wkurwił. Aha, sam wlazł na abordaż. Zajebiście. Musket salvo. 7 z naszych i 3 się z ich. Okej. Trzeba pomóc naszym. Bo tamci do nas strzelają, a to mnie trochę denerwuję. No, czemu nie mogę mu piznąć? No. Nie miał nic. Pomagamy znowu naszemu, żeby nie strzelił. Aha, nie dochodzę. Nie ma problemów, ja mu piznę. Niech tamten się bije z kimś innym. Żegnam. No i zostałeś tylko ty. Ah! Obronił to. Spierdalaj. Zobaczy, czy ktoś chociaż z nich miał trochę jakiejś amunicji. Pieniądze, pieniądze, tylko pieniądze. Ty też nic. Ty? Gówno. Trochę tutaj było. Dobra. Jak widzicie, obrazek tak jak Prisoner, jakby były dwa levele, ale od 1.5 to zostało zdjęte. O, patrzcie, go trafiłem! Ja pierniczę, ale fajnie mi się wykierowała miszka. Perfekt. Dobra, poczekamy chwilę, aż mi się wygeneruje energia. No i oczywiście idziemy do tego gnoja. Okej, kabina. A trochę punktów masz. Żegnam. No, trochę fajnych rzeczy miałeś, fajnie. Dzięki. Talisman a Double Training Speed on Sailors. Świetny. Trochę tego, trochę ślał tylko hajs. Bardzo ładny amulet, pierwszy znaję.
To są gówna. Gówna. Chronometr. Przyda się. Okej, okay, no i tutaj powinno coś być na tym okręcie. Nic. Okej, okay, zaczynam wieczkę do zadania. Ci Hiszpanie powiększyli montaż do 10 tysięcy. Okej, okay, no to znaczy, że ja muszę teraz dogonić te malutkie. O, one są tam. Okej, okay, no to nie powinno być problemem. Powinniśmy mieć teoretycznie wiatr. Pozbyliśmy się najgorszej bestii. Więc teraz trzeba dojechać do tej głównej. Tutaj pojadę manualnie. Jak tylko do nich panowie dojadę, bo tutaj nie ma sensu się z tym... A może? Zobaczmy, ile metrów jest ode mnie. Bo inaczej to pojadę manualnie, a jak nie, to po prostu... Jak tylko tam dojadę do nich, to po prostu się zobaczymy. Zobaczmy, ile metrów. Nie widzę ich stąd. Czekajcie, ile to jest? Aha, bo ja patrzę w błędnym kierunku. Niech w... Z 2200. Dobra, tam dopłynę normalnie. Nie będę tutaj przerywał rejestracji. Mamy wiatr, więc możemy szybko dopłynąć do tych boatów i po prostu je okraść. Jak widzicie, tak po prostu jechałem i po prostu zdążyłem na czas. Okej, okay, już widzimy je. Już nawet stąd widzę. Więc może nawet lepiej, że ja po prostu nie przerwałem tego. Aha, tam mamy fort angielski. Okej. Okay. Powinniście być easy do zabrania. Czy to jest fort? Że tak tylko wydaje? Tak, Fort Blue World. 5000 stąd. Ale widzę go. To jest najważniejsze. Okej, okay, teraz wasza kolej. Okej, okay, zdobyliśmy Amber i Blue Amber. Dobrze, myślałem, że jednak trzeba w taki sposób do nich podpłynąć. I po prostu je sobie okraść. Okej, okay, 27.30, spierdalaj. Utop się. Okej, okay, teraz twoja kolej. Dziękuję. Jeszcze te dwie. To pomoże, że zrobię to tyłu bez problemów. Super, sama się przekierowała. 32.34. No i została tylko ta jedna łódź. Okej, okay, udało nam się wszystko okraść. Więc mogę teraz spierdalać od nich. Okej. Okay. No to sobie oczywiście uciekamy od nich. Już mi nie są potrzebni. Ktoś nie mógł mnie nawet zatopić, ale po co się z nimi bić? Albo nie. Nie bądźmy chamy, jak to mówią. Ale dobra, najważniejsze, że udało nam się. Bez żadnego problemu. Zdobyliśmy dużo ich. Zobaczmy, ile amberów. No, 154 i Blue Amber 134. Więc i tak jesteśmy zarobieni. Jestem, nie będziemy musieli wrócić do Tyrexa. Ale na... Okej, okay, udało się nam uciec. Okej, okay, zapisujemy. No i spróbujmy wrócić do Tyrexa. Okej, okay. Zostało nam zapisane zadaniem. No, tak jak myślałem. Room się nam skończył. A nie, to tylko załoga pierdzi. Myślałem, że room nam się zakończył, ale to robiliśmy abordaż przecież, te przed chwilą. Okej. Okay. Port Royal przeskoczę, nie ma sensu tutaj się bawić. Ale mógł być wcześniej trochę wiatr, kiedy myśmy robili za pierwszym razem, bo... Mówię wam, tyle mi zrobił problemów, że nie wiem co, że musiałem chyba...
Mówię wam, dopiero za... Po jakimś czasie zrozumiałem, że musiałem ręcznie tam dojechać. Okej. No jeszcze troszkę. Okej. To powinien mieć już chyba teleport do Lawega. Zaraz sprawdzimy. Nie, jeszcze nie. Teraz powinno być. Okej, Lawega. I oczywiście Mor. Okej, sobie zapiszemy. No i idziemy do Tyrexa. Rezydencja. Daj mi report. A, dajmy mu wszystkie Blue Ember. A, i dostaliśmy 60 połowę z tego, więc jest uczciwie. Okej, następnym naszym zadaniem jest robić Silk Road. Co musimy pojechać do Capsterville, ale zanim tam pojedziemy, oczywiście muszę iść do tawerny najpierw i się trochę zapełnić. Kochanie, wróciłem do domu. Wiecie chyba co to, z jakiej części to było? No właśnie. Okej. Mam oficera nowego. Dobrze, jesteś na abordaż, ale... Jaka mam mojego oficera, co jest lepsze od ciebie. No właśnie, 70, wystarczy mi. Jak chcę tylko załogę. Patrzcie jaki levele, kurde. Z wielką chęcią was zabiorę. Okej, no i wracamy do portu. Sobie jeszcze przed portem zapiszemy. No i płyniemy do Capsterville, do Francuzów. Oczywiście otwieramy żagle. No i płyniemy do Capsterville. Szczęście mamy dobry wiatr, więc nie powinno być problemów. Oprócz kurwa piraci, co... Nie, nie chcę się z wami bić. Dlatego, że kurwa jeszcze burzam. Jesteśmy blisko San Christof. Więc powinno iść wystarczająco szybko. Oczywiście jak... Czekajcie, czy to są Hiszpanie? Nie, Duńczycy. Nie, bo chodzi o to, że widzicie troszeczkę pierdzę z rumem. No ale cóż. San Christof. I mamy ten okręt, co się nazywa Shake. Co robi ten okręt angielski w... Oczywiście u tego? No jak widzicie, tutaj mieliśmy wtedy zapisane. No i musimy porozmawiać z nim, się dowiedzieć na temat Silk. Okej, jeżeli się nie mylę, ty jesteś kapitanem. No, jak widzicie, tutaj ten niestety... Musimy zobaczyć, kto tak prawdziwie kupuje. Więc od razu się zastanówmy, kto według was mógłby naprawdę aż tak potrzebować Seal Silk? Do czego są używane? Na sprzedaż? No. Aha, Headhunter. Och, chcecie mnie wkurwić. To udało wam się nawet. Cześć. Okej. No i tak, kto najlepiej by potrzebował? Byłby na dobry na handel. Więc zacznijmy najpierw od sklepu. Nie sądzę, żeby ktoś w tawernie czy gubernator tego potrzebował. Ale teoretycznie, jeżeli się nie mylę, to jeszcze... Czekajcie. Kurde, kiedy się anuluje ta jebana muzyczka? No, nareszcie. Okej, zacznijmy od store. Zobaczymy, czy oni coś wiedzą.
Okej, nic nie wiesz. To może stocznia. Bo wie, pamiętam, te Silk Sink są potrzebne bardziej do napraw, do polepszenia okrętów. Czy ty coś wiesz? Sorry, trochę się zjebałem. Ale muszę naprawić okręt. Zastanówmy się przez chwilę. Gdzie, jeżeli... Ja pamiętam, że on... Dobra, najpierw naprawmy okręt. 4000 to nie jest nawet drogo. Muszę iść kupić jeszcze rzeczy. Okej. No i jak widzicie, on potrzebuje kabli, kablas. I do tego dublony. Niestety mnie to nie interesuje. Ale tak na info. Nie zastanowiliście jedną rzecz? Dlaczego Anglicy, jako w tym, nie mogli być pod jakąś inną banderę? Tak prawdziwie wam powiem, nie będziemy się oszukiwać. Jeżeli troszeczkę byście pomyśleli, kto ten... Kto jeszcze potrafi polepszyć okręty, co po takie rzeczy potrzebuje, albo sprzedaje? Jeżeli mamy angielską banderę, to jedyne, co można przyjść do głowy, to, że będzie dla Anglików. Jedyne miejsce, gdzie wiem, gdzie można jeszcze do tego dojść, bo Antigua nie zajmuje się, ani Barbados. Chyba sami doszliście do czego, do kogo mi chodzi. Musimy popłynąć na Port Royal. Jako w tym, ja teraz sobie pomyślę, że mieliśmy chyba też tak w rosyjskiej tej wersji. No kurwa, bo jeszcze nie. No i cóż, płyniemy do Anglii. Zobaczymy, czy dobrze pamiętam z tymi. Oczywiście na angielskie wdarzam, że gram na ślepe oko. Okej. Jeszcze nie mam dostępu. Jeszcze nie mam. Okej, Port Royal i oczywiście Mor. Zapytamy się tutaj te sklepiarze, czy coś wiedzą na temat tego. W międzyczasie ja zapiszę tak z ciekawości, czy wszystko będzie good, żeby nie mieć kraszy. No i idziemy najpierw do tawerny się przespać. Tawerna. Czy widziałem oficera? Nie, ty nie jesteś oficerem. Chuj ci w dupę. Ok, prześpimy się do rana. Jak stoimy z załogą? 125, no to zacznijmy najpierw od store, bo musimy trochę napełnić wody. Nie chcę działu. Wypierdalaj. Okej. Ale właśnie widzicie, że mam ship silk. Skąd masz ship silk? Dobra, nieważne. No to kupujemy room. 40 powinno wystarczyć na 15 dni. Okej, no i porozmawiamy, czy on coś na temat tego wie. Nie. Okej. Shipyard. A! Widzicie? Co to tak myślałem? No to już wiemy, kto kupuje. No to już wiemy, kto to tak prawdziwie potrzebuje tego silsilku. No to świetnie. Okej, no to my idziemy do naszego starego znajomego, który tak prawdziwie jeszcze nie ma. Tam, gdzie był nasz przyjaciel Nathaniel. Ale dlatego, że jeszcze go nie ma, więc nazwijmy to miasto jako normalnie Maroon Town. Okej. Nie! Kurde, błędny przycisk. Okej, Portland Bay. Powinien się nazywać Capenegril. Ale dlatego, że ja mam czas, nie mam tak jak wcześniej, co musieliśmy się bić, to po prostu mogę popłynąć tutaj na szybko. Od razu wolę z rana, nie będziemy się bawić. Sail to Capenegril. I oczywiście Mor. Okej, aha, nie mogę tutaj nic wyjść, dobra, będę musiał iść ręcznie, tak jak zawsze było. Widzieliście, że jedynie ta funkcja, kiedy działała, to było... No, sami wiecie gdzie, w Le François.
Okej, okay. Street! Okej. Okay. Tutaj na pewno nic nie wiesz, no właśnie, okej. Okay. Co jeszcze raz zapiszemy, jak wejdziemy do tawerny. No i dowiedzmy się, czy tutaj coś wiadomo. Tawerna. Mamy oficera. Oj, mamy jakiegoś fajnego gościa. Trading po niej panowie, 66. Ile mi potrafi? Wygrałeś. Wolę wydać te 10 tysięcy, ale mi... mi się kończy kasa. Ale będę miał przez jakiś czas spokój. Okej, okay, purser. Oczywiście ustawiamy 66. A ty co potrafisz? Ty nie jesteś mi potrzebny. Okej. No to porozmawiajmy najpierw z nim. Aha, dobra, dobrze mieliśmy ze sobą dublony. Okej, okay, no to dowiedzieliśmy nową sprawę na temat tego. Fly Fish Old Boat. Okej. No to wracamy do portu. Aha, nie mogę, dobra. Tutaj z tym wszystkim mieliśmy w porządku, więc po prostu wracamy. Ale przyda się nam ten oficer, bo troszeczkę stanimy koszta. Które powiem, że wcale nie są takie małe. Już zostało mi tylko 100 tysięcy, więc będę musiał jakoś uzbierać sobie szybko hajs. Więc jak będzie źle, to będę musiał zrobić jeden odcinek huntingu. Okej, okay, zapisujemy. No i idziemy szukać tego Palanta. Okej, okay, oczywiście musimy poczekać. Jeżeli się nie mylę, będzie około 5-6 dni. Oczywiście my sobie poczekamy na spokojnie. Oczywiście nie możecie zrobić więcej niż 7, bo jak zrobicie 7, to będzie fail, jeżeli ma pamięć mnie nie myli. 3. Kurwa, żarcie mi spierdala. 4. Zacznijmy po 4 dniach. Jeszcze nie. Na wszelki wypadek chcę to sprawdzić. Nie. Okej, okay, no to czekamy sobie jeszcze 2 dni. 5. dzień. Sprawdźcie to na wszelki wypadek. Czasami i tak warto, nawet żeby minął troszeczkę ten czas, żeby zadawała się poprawnie mapa. Okej, okay, 6. dzień. No, że będzie 6 dni maksymalnie, co będzie musieli czekać. Nie 5. Okej, okay, 6. dzień. Nadal go nie ma. O, to mi się nie podoba. Poczekamy. Okej, okay, jest Fiszaj. No, czasami to troszeczkę spóźnione przyjeżdżam. Nie! Okej, okay, Fiszaj. I oczywiście musimy z nim porozmawiać. Który jest kapitanem? Ty na pewno nie. Ty najbardziej dziwnie wyglądasz, więc pewnie to ty. Okej. Okay. Okej, okay. Mamy 3 dni na kupienie boat. Na szczęście możemy zrobić w 5 sekund, ale w międzyczasie ja zapiszę, bo dlatego, że trafiliśmy go. Nie chciałbym, żeby dostać jakiegoś bugu, sobie poczekać jeszcze raz. I idziemy do Port Royal. Okej. Okay. Sorry, troszeczkę się zamyśliłem. Okej, okay, Port Royal. I oczywiście mur. Aha, Headhunter. A chcecie się umierać? Chodź, drugi Palancie, dostaniesz kuleczkę. Cześć. Okej, okay. Dwóch poszło w pizdu. No i teraz musimy iść do shipyarda i sobie kupić jeszcze jedną boat. Oczywiście, niestety tartany on nie chce, tylko longboat. Ja kupię mu tartanę, tak przyznaję. Jest o wiele lepsza. Ale skoro tylko to chce,
Nie będę mu zakazywał. Mathieu? Okej. Wracamy na okręt. Oczywiście najpierw każę mu zatrzymać się, bo jeszcze musimy mu zostawić ten fragment Sin Silku, który mieliśmy w naszej tej. Okej. Masz. No i teraz musimy wrócić na Capenegril. Okej. I tam porozmawiać z tym facetem. Siema. Tak, mam dla ciebie wszystko. Okej, musimy jechać na Curacao. Chyba lies, że kłamie, to jest na błąd traducji, okej, ale wiemy gdzie już. Okej, no to nie jest aż tak źle, musimy poczekać 15 dni w Portland. Tutaj mamy ten, albo po prostu zgłosić to do gubernatora. Ale zanim to zrobimy, panowie, ja chciałbym sprawdzić, czy nie minęło pół godziny. Więc sobie zapiszemy i zobaczymy, czy mam daleko kontynuować ten odcinek. Więc zaraz do was wracam. Ale wiecie co, panowie, ja postanowiłem zakończyć tutaj ten odcinek. Dlatego, że... No, jesteśmy prawie 23 minuty, ale zanim dojdziemy do 15, muszę jeszcze zrobić jeden odcinek, w którym mogę zarobić trochę pieniędzy. Więc ja dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, był nudny, wiem o tym. No i zaczynamy w następnym odcinku. Siemanko!